Doszliśmy do naszej chatki na Zajączku w Izerach, Świeradów-Zdrój. Zaparkowaliśmy jakieś 1,5 kilometra wcześniej, ponieważ tutaj nie ma jakiegoś bezpośrednio parkingu. Teoretycznie można tutaj jechać samochodem, ale chyba jakimś specjalnym leśnym, więc no, terenowym albo jak ma się uposażenie gdzieś. Wiatka z tyłu jest rewelacyjna, będziemy spali na hamakach. Natomiast obok wiatki, i to jest straszne, jest wieża, która tutaj przekaźnikowa. Wieża przekaźnikowa telefonii komórkowej, co niestety sprawi, że ta noc nie będzie dla nas jakoś tam super zdrowa pewnie. Unikam takich miejsc, no ale mam też pasję do wiatek i planowaliśmy z Agnieszką już wcześniej do tej wiatki trafić. No i jesteśmy. Wiatka jest przewspaniała. Jest świetnie miejsce przygotowane. Widzicie, na ognisko zaraz będziemy sobie zbierać drewno. Są świetniki. Nie ma turystów, co jest bardzo ważne. Widzieliśmy tutaj jednych turystów, którzy schodzili. Mamy godzinę 19:40, więc nie spodziewamy się tutaj, żeby ktoś przyszedł, więc pewnie będziemy spali sami. Mamy też małego pieska, który będzie nas informował, czy coś do nas nie zdąża. Pełen komfort, zobaczymy jak temperaturowo, ale jesteśmy przygotowani na wszystko. Hamaczki, śpiworki w razie W. Powinna to być świetna noc. No i tyle, zaraz będzie ognisko. Mamy dużo jedzenia. Plecaki były mega ciężkie, bo my bierzemy dużo sprzętu ze względu na to, że nie wiadomo nigdy, co się może przydać. Prawda? W zasadzie zawsze przydaje się wszystko, ale docelowo musimy nauczyć się odchudzać plecaki, ponieważ zawsze one są za ciężkie, a dzisiaj były wyjątkowo ciężkie i dobrze, że nieśliśmy gdzieś w góry typowo, bo pewnie byśmy mieli mnóstwo przystanków. Nie? Tak jak szliśmy w Izerach na tą, nie pamiętam jak to się nazywa, taki płaski szczyt jakiś, no to godziny 15 minut też były ciężkie plecaki i było bardzo słabo. No, fajna buteleczka. Chyba nie jest zwrotna, mi się wydaje. To jest problem z butelkami, że one nie są zwrotne. No a jutro mamy plany, 4 atrakcje. Zobaczymy ile nam wypali. Mam nadzieję, że pogoda będzie ok. Zapowiadali deszcze, ale zawsze jak jesteśmy w górach, to te deszcze są jakieś przelotne. Także nie obawiamy się za bardzo. Wasze zdrowie. O!